Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym również ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie. Porozmawiamy z Bartkiem Krawczykiem, który należy do drużyny koszykówki Fundacji For Heroes. Opowie nam, jak od kuchni wygląda bycie aktywnym fizycznie pomimo niepełnosprawności. Na audycję zapraszają Karolina Kurlik i Katarzyna Kogut. W pierwszej części dowiemy się, co było powodem wstąpienia Bartka do drużyny, przybliży nam, jak wyglądają treningi oraz co drużyna osiągnęła do tej pory. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy do słuchania. Bartek, jak znalazłeś się w drużynie koszykówki For Heroes? Od jakiego czasu do niej należysz? A więc tak, w drużynie koszykówki For Heroes znalazłem się w sumie generalnie przez przypadek, bo na wózku poruszam się już od 8 lat. I generalnie gdzieś od samego początku wiedziałem już, znaczy od pewnego momentu tam gdzieś w moim życiu, wiedziałem, że jest możliwość gry w koszykówkę na wózkach, ale miałem takie przeświadczenie, że w związku z tym, że mam dość wysokie uszkodzenie, więc wydawało mi się przez to, że moja gra w koszykówkę może się mijać z celem i może być trochę bezsensowna, bo nie mam stabilizacji, będzie ciężko mi rzucać i przyjmować podania. I szczerze mówiąc, wcześniej nawet nie próbowałem tej koszykówki. Raz do roku w Krakowie organizowane są Dni Osób Niepełnosprawnych i to było chyba dwa albo już będzie trzeci rok temu, jak były organizowane takie Dni Sportu Osób Niepełnosprawnych. To było w Krakowie na hali Kerscher koło Błoń na Fosza 40. Ja akurat tam się pojawiłem, bo ja wtedy akurat w tym czasie jeździłem też na handbike'u tam w stowarzyszeniu Veloactive od Rafała Szumca i pojawiłem się tam z handbike'iem, no bo tam były różne organizacje, każdy pokazywał co robi, tak? No i ja byłem tam z tym handbike'iem, no i tam można było sobie na trenerze pokręcić, no ale niestety no na takich wydarzeniach gdzieś tam skierowanych do osób niepełnosprawnych, tej publiczności, tych ludzi zainteresowanych, no jest niewiele, tak? No i byli chłopaki z koszykówki, mieli tam wózki, mieli tam wszystko poprzygotowane, no i tak sobie tam coś rzucali między sobą. Znałem chłopaków gdzieś już wcześniej, no i tam mi zaproponowali, żebym chociaż przesiadł się, bo mają taki wózek szerokościowo, do którego się zmieszczę, i żebym sobie spróbował chociaż porzucać, no nie tak dla fanu, że nie muszę od razu tam nie wiadomo co. No i w sumie stwierdziłem, że no i tak nie ma żadnego tutaj zainteresowania tym, co my tutaj przynieśliśmy za... Tam jacyś studenci przyszli, pooglądali, no to spróbuję, czemu nie. No i wsiadłem na ten wózek, tam nie wiem, byliśmy tam w sumie z godzinę, z dwie, tam troszkę pojeździłem, coś tam popróbowałem rzucać, no i w sumie mi się spodobało, tak? Jak wyglądają wasze treningi? Co ile one się odbywają? Teraz akurat zakończyliśmy sezon z dwa tygodnie temu, był ostatni mecz, była ostatnia rozgrywka, no i teraz wszyscy stwierdziliśmy, że zrobimy sobie miesiąc przerwy, bo ten rok był trudnym rokiem, był rokiem niepewności, raz były treningi, raz nagle z powodu pandemii gdzieś wszystko było przerywane, ale generalnie jeżeli nie ma takich obostrzeń, to normalnie mamy treningi dwa razy w tygodniu. Są to zazwyczaj wtorki i piątki. Treningi zazwyczaj mamy późno, bo we wtorki zaczynamy 19:30, w piątki zaczynamy o 20:30. Dużo chłopaków też dojeżdża z bardzo daleka, tak? Bo przyjeżdżają do nas zawodnicy z Podkarpacia, z Podrzeszowa, przyjeżdżają zawodnicy ze Śląska. No i oni też muszą dojechać, niektórzy jadą nawet ponad 2 godziny do nas, żeby sobie tutaj spotkać się, żebyśmy wspólnie potrenowali. Trening trwa około 1,5 do 2 godzin. No i na treningu jest tradycyjna zawsze rozgrzewka, gdzie rozgrzewamy poszczególne partie mięśni
No i wszystko lecimy po kolei. Zazwyczaj zaczynamy też od takiej zabawy z piłką, gdzie i tam kozujemy sobie w kilku gdzieś tam typach, bawimy się z piłką, staramy się z nią oswoić, bawimy się z nią na ręce. Później mamy jakieś podania takie w miejscu, sprzed klatki, gdzieś tam za głowy, jedną ręką, gdzieś tam z hakiem od boku, a później zależy na co trener postawi, bo albo mamy gdzieś, trenujemy po prostu jakieś ustawienia, czy jakieś tam rozegrania, czy jeździmy jakieś schematy gdzieś tam na krzyż, gdzie tam my po prostu się zajeżdżamy jeden za drugiego, podając sobie piłkę, czy po prostu gdzieś tam jeden na jeden staramy się gdzieś sobie to tam wyrobić na tyle, żeby później na meczu to móc zastosować, żeby mieć to gdzieś tam w jakimś stopniu opanowane, tak? Teraz kilka słów o Fundacji For Heroes, do której należy Bartek. Jej prezesem jest pan Tomasz Koźmiński, który stracił wzrok, będąc jeszcze niestety nastolatkiem. Mógłbyś nam tak w skrócie opowiedzieć trochę szerzej o Fundacji For Heroes? Oczywiście. Prezesem For Heroes jest Sławek Harmaj i Tomasz Koźmiński. Tomek jest osobą niewidomą, tak? Działa gdzieś tam prężnie też w środowisku osób niewidomych. Sławek porusza się na wózku. No i nieraz jak gdzieś tam w środowisku się pojawiają, to się mówi, że pojawił się ślepy z kulawym, tak? Ale chłopaki robią naprawdę świetną robotę, bo oprócz koszykówki, którą też gdzieś tam w jakiś sposób wspierają swoje środowiska, tak? Tomek środowiska osób niewidomych, niedowidzących, a Sławek tutaj oprócz koszykówki też propaguje też pomoc osobom gdzieś tam poruszającym się na wózkach, którzy są po wypadkach. Wszyscy gdzieś tam też należymy pokątnie do, współpracujemy z innymi gdzieś tam fundacjami, tak jak na przykład Fundacja Aktywnej Rehabilitacji i przez For Heroes gdzieś przemycamy te założenia gdzieś tych fundacji, w których gdzieś tam pierwotnie, do których tam pierwotnie gdzieś tam należeliśmy. No i Fundacja For Heroes też gdzieś tam jakieś elementy aktywnej rehabilitacji na jakichś obozach, czy na jakichś spotkaniach gdzieś tam przemyca, jakiejś samodzielności, jakiejś pomocy, jakiegoś tam wsparcia. Też fundacja prowadzi różne tam pokazy, czy prelekcje, czy jakieś takie inne zorganizowane wystąpienia, gdzie jeździmy do szkół czy do jakichś instytucji, pokazujemy po prostu to, co robimy. No i w ten sposób gdzieś tam jakoś istniejemy, tak? Nie trzeba być specjalistą, aby wiedzieć, jak ważna jest aktywność fizyczna dla poprawy kondycji zdrowotnej. Dzięki postępowi technicznemu, jaki rozwinął się w ostatnich latach, znacznie zwiększyły się możliwości osób zmagających się z dysfunkcjami ruchowymi. Nowoczesne sprzęty w połączeniu z coraz bardziej zaawansowanymi metodami usprawniania pozwalają pacjentom angażować się niemal we wszystkie aktywności fizyczne. Wydaje mi się, że gdyby nie aktywność, gdybym po prostu w pewnym momencie gdzieś sobie w głowie tego wszystkiego nie zaakceptował, nie wyszedł z domu, to wydaje mi się, że nic bym nie osiągnął, bo nie poznałbym tylu fantastycznych ludzi, nie przeżyłbym tylu fantastycznych przeżyć, nie miałbym tylu fantastycznych rzeczy do opowiedzenia, nie byłbym w takich miejscach, w które udało mi się dostać, a nieraz nawet się nie spodziewałem, że można się tam w ogóle dostać na wózku, tak? Bo na początku gdzieś tam, gdy w szpitalu dowiedziałem się, że po wypadku, że no nie będę chodził, że zostanę przykuty do wózka, to tak sobie pomyślałem, no i co teraz, tak? Przed wypadkiem gdzieś tam też wszędzie mnie było pełno, no i dalej jest mnie wszędzie pełno i uważam, że gdyby nie ta aktywność, ta moja chęć do aktywności, którą gdzieś tam staram się zarażać osoby gdzieś tam po wypadkach, czy które gdzieś tam zmagają się z jakąś niepełnosprawnością nabytą, czy też wrodzoną, to byłoby mi ciężko, tak? Jakich wskazówek mógłbyś udzielić osobom, które znalazły się na wózku i nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości?
Często gdzieś tam jeżdżę do osób, które uległy jakimś wypadkowi czy jakiejś chorobie, w wyniku której poruszają się na wózku. No i zazwyczaj staram się z tymi osobami rozmawiać normalnie, nie traktować ich jakby byli nie wiadomo co się stało, tak? No wylądowałeś na wózku, no ale twoje życie się jeszcze nie zakończyło. Dostałeś drugą szansę, więc ciesz się tym życiem. Żyj tak, żeby po prostu, żebyś był szczęśliwy z tego dnia, z tego wszystkiego, z tego swojego życia. Mimo tego, że masz teraz masz tam jakieś ograniczenia, tak? Przez swoją niepełnosprawność, przez to, że poruszasz się na wózku, że masz tam jakieś inne problemy fizjologiczne czy coś takiego. Z wszystkim tym można nauczyć się żyć, fajnie funkcjonować i robić coś fajnego. Możemy być po prostu równie wartościowi jak i osoby albo pełnosprawne, albo bardziej. I po prostu też dawać innym osobom szczęście, a nie tylko siedzieć i marudzić, tak, że jestem niepełnosprawny, wszystko mi się należy. Wielu niepełnosprawnych ma taką dość mocną roszczeniowość, że on jest niepełnosprawny i tego nie będzie robił, albo to mu się należy i będzie siedział w domu i czekał tylko aż po prostu manna spadnie z nieba, tak. Staram się też tym osobom gdzieś tam pokazać, przekazać, że no też możecie, tak? Przede wszystkim to uważam, że warto, żeby gdzieś tam, no bo w szpitalu to po prostu lekarze no podchodzą do nas tak zero-jedynkowo. No pan się połamał, wózek, do końca życia i tyle. Żadnych perspektyw nam nie pokazują i mają przede wszystkim schematów, według których gdzieś tam mogliby z nami pracować. Brakuje też specjalistów, którzy znaliby po prostu, wiedzieli jak taką osobę przygotować do tego nowego życia i przez to często gęsto ludzie gdzieś tam popadają w jakieś załamania czy coś takiego. Ale no na szczęście już masę jest fundacji i stowarzyszeń, które pomagają osobom po wypadkach czy po poruszających się na wózkach i pojawiamy się my, zmieniamy ich życie i jest fajnie.